Można powiedzieć, próbowałeś i w końcu wpadło. No tak, bardzo się cieszę, bo gdzieś tam miałem kilka tych uderzeń i wszystkie lądowały za stadionem. Tak jak chociażby strzał na warcie, natomiast dzisiaj fajnie, że wpadło, bo tak jak powiedziałem w pierwszej telewizji, że ta bramka trochę nas uspokoiła i dała nam tego spokoju i wiary w to, że wygramy ten mecz. Można powiedzieć, że jako drużyna wreszcie byliśmy skuteczni. Tak, mieliśmy jeszcze sytuacje, których żeśmy nie zamienili na bramki, ale dwie bramki strzelone. Szkoda, że straciliśmy bramkę, bo trochę nerwowości się przez to wkradło i do końca było trzeba drżeć o wynik. Natomiast piłka nożna to są emocje. Fajnie, że te emocje były do końca i skończyło się pozytywnie dla nas. Jakbyś tak zarysował przebieg całego tego spotkania? Myślę, że byliśmy zespołem lepszym w przekroju całego spotkania. Stworzyliśmy więcej sytuacji. Mieliśmy pomysł na ten mecz. W pierwszej połowie troszkę oddaliśmy inicjatywę zespołowi drużyny przeciwnej i się cofnęliśmy niepotrzebnie. Natomiast w drugiej połowie wyszliśmy bardzo agresywnie i skutkiem tego była bramka. Szkoda, że Marko nie strzelił tej bramki w pierwszej połowie, bo ona też by na pewno i jemu pomogła, jak i całej drużynie. To teraz chyba nic, tylko życzyć kolejnych takich okienek. Teraz musimy odpocząć. Był teraz taki trudny okres, gdzie graliśmy co 3 dni. Teraz mamy czas, żeby troszkę się zregenerować, odpocząć i cieszyć się zwycięstwem, bo przegraliśmy 2 ostatnie mecze, więc musimy się też umieć tym cieszyć, że teraz wygraliśmy. No tak, wracamy na dobre tory. Tak, piłka nożna jest nieobliczalna, szczególnie w pierwszej lidze, więc spokojnie, musimy być bardzo cierpliwi, pracować bardzo ciężko i mieć dużą pokorę do tego, co robimy i wszystko będzie dobrze.